W dzisiejszym odcinku Ciekawostek Twardego Resetu przyjrzymy się, jak działa i czym lata lotnicze pogotowie ratunkowe. Zbigniew Urbański, zapraszam. Działanie służb medycznych to skomplikowany proces logistyczny, w którym kluczową zmienną jest czas. Od czasu zależy ludzkie życie, a gdy do wypadku dojdzie w miejscu oddalonym wiele kilometrów od najbliższego szpitala, każda sekunda staje się niezwykle istotna. Między innymi dlatego powołano na przełomie drugiego milenium w naszym kraju lotnicze pogotowie ratunkowe wyposażone w śmigłowce HEMS typu Eurocopter EC-135. To właśnie te maszyny i ich załogi ratują ludzkie życie każdego dnia. Śmigłowiec Eurocopter EC-135 to nowoczesna konstrukcja, nad którą pracę rozpoczęto w latach 90. ubiegłego wieku. Zasilana jest ona dwoma silnikami o łącznej mocy 1242 lub 1266 koni mechanicznych. Tak, spory zapas mocy pozwala temu śmigłowcowi na szybkie wznoszenie się oraz przemieszczanie z prędkością do 287 km na godzinę. Eurocoptery zastąpiły w 2009 roku wysłużone maszyny Mi-2, które były spuścizną po starych policyjnych i wojskowych jednostkach. Wybór właśnie EC-135 jako następcy wydawał się właściwie oczywisty. W porównaniu do starych helikopterów konstrukcje Eurocoptera odróżniały lata świetlne. Co więcej, EC-135 swoją przydatność w służbie HEMS, czyli Helicopter Emergency Medical Service, udowodniły już wcześniej w wielu służbach ratunkowych i policyjnych innych krajów. Jeśli chodzi o wnętrze śmigłowca, to musi tu być zapewnione odpowiednio jasne oświetlenie, które jest niezbędne przy niesieniu pomocy na pokładzie, na przykład w nocy. Wszystkie urządzenia muszą być łatwo dostępne, a ich układ w kabinie powinien być możliwie ergonomiczny. Wszystko po to, aby jeszcze w trakcie lotu móc nieść podstawową pomoc. Aktualnie we flocie LPR-u znajdują się 23 śmigłowce EC-135. Pełnią one służbę w 18 bazach. W każdej z baz służy od kilku do kilkunastu pilotów, sanitariuszy i lekarzy, którzy po otrzymaniu sygnału o wypadku wymagającego pomocy śmigłowca natychmiast wzbijają się w powietrze po to, aby pobrać pacjenta i przetransportować go do szpitala. Dobrze, że taka służba w Polsce jest, funkcjonuje doskonale, obyśmy tylko mieli jak najmniej z nią do czynienia. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Cześć.